Cześć, zapraszam na kolejną porcję pytań specjalistycznych z kategorii A. Tym razem zajmiemy się hamowaniem i odstępami między pojazdami. No to zaczynamy. W jakiej pozycji motocykla uzyskasz optymalną skuteczność hamowania? A. Pionowej, B. Przechylonej w lewo, C. Przechylonej w prawo. Otóż najlepsza skuteczność hamowania będzie w pozycji pionowej, ponieważ siła tarcia będzie wówczas oddziaływała na całą powierzchnię opony, a nie tylko na jej część. Jaki minimalny odstęp masz obowiązek zachować, stojąc w zatorze drogowym, korku, w tunelu za innym pojazdem? A. 3 metry, B. 5 metrów, C. 4 metry. Otóż zgodnie z przepisami jesteśmy obowiązani zachować odstęp 5-metrowy, czyli odpowiedź B. Co w zasadniczy sposób decyduje o długości drogi hamowania motocykla? A. Czas reakcji kierującego, B. System kontroli trakcji, C. Rodzaj nawierzchni, po której porusza się pojazd. Otóż tym czynnikiem bardzo ważnym jest rodzaj nawierzchni, po której porusza się pojazd i on może decydować o długości drogi hamowania motocykla. Który z wymienionych czynników ma największy wpływ na długość drogi hamowania motocykla, gdy jedziesz w dobrych warunkach atmosferycznych? To jest pytanie praktycznie o to samo, tylko trochę inaczej zadane. A. Czas reakcji kierowcy, B. Prędkość, z jaką porusza się motocykl, C. Ubiór używany przez motocyklistę. No i tutaj drugim ważnym czynnikiem, który ma wpływ na długość drogi hamowania, jest prędkość, z jaką porusza się motocykl, czyli będzie to odpowiedź B. Jaki odstęp, kierując motocyklem, powinieneś zachować od jadącego przed Tobą pojazdu w obszarze zabudowanym? A. Dowolny, B. Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie zatrzymania się pojazdu poprzedzającego, C. Odpowiadający długości motocykla. I tutaj przepisy konkretnie nie określają tej odległości, mówią tylko, że ma być to odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie zatrzymania się pojazdu poprzedzającego. Jeżeli długość drogi hamowania motocykla, którym kierujesz z prędkością 30 km na godzinę, wynosi około 6 metrów, to zwiększenie prędkości do 60 km na godzinę spowoduje A. wydłużenie drogi hamowania do około 12 metrów, B. wydłużenie drogi hamowania do około 24 metrów, C. wydłużenie drogi hamowania do około 36 metrów. Otóż droga hamowania jest proporcjonalna do kwadratu prędkości, w związku z tym będzie to 24 metry, czyli odpowiedź B. W jaki sposób dwukrotne zwiększenie prędkości motocykla wpływa na długość jego drogi hamowania? A. Zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania, B. Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania, C. Nie powoduje zmiany długości drogi hamowania. To jest podobne pytanie, czyli w tym wypadku będzie to odpowiedź B. Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania. Jaki odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu musisz zachować, kierując motocyklem poza obszarem zabudowanym? A. Co najmniej 1,5 metra, jeśli wyprzedzasz kolumnę pieszych, B. Co najmniej 2 metry, jeśli wyprzedzasz rower, C. Co najmniej 1 metr, jeśli wyprzedasz motocykl. Wiemy już, że jest to odstęp jednometrowy, czyli odpowiedź C będzie odpowiedzią prawidłową. Jaki czynnik powinieneś w szczególności uwzględnić, kierując motocyklem, przy określeniu właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu? A. Stan nawierzchni jezdni, B. Moc silnika w motocyklu, C. Dopuszczalną prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi. I tutaj ponownie musimy bardzo zwrócić uwagę na stan nawierzchni jezdni i to będzie odpowiedź A, która jest odpowiedzią prawidłową. W którym momencie, kierując motocyklem, powinieneś rozpocząć hamowanie, zamierzając pokonać ostry łuk drogi? A. Wjeżdżając w łuk, B. Wyjeżdżając z łuku, C. Odpowiednio wcześnie, tak aby uniknąć hamowania na łuku drogi. Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź C, gdyż powinniśmy zacząć hamować odpowiednio wcześnie, tak aby nie hamować na łuku drogi. Jak w przybliżeniu wzrasta długość drogi hamowania motocykla przy dwukrotnie większej prędkości? Wzrasta czterokrotnie, odpowiedź C. Jaka jest minimalna odległość pomiędzy jadącymi kolumnami motocykli? A. 200 metrów, B. 300 metrów, C. 500 metrów. I zgodnie z przepisami odległość ta to 500 metrów, odpowiedź C. Od którego z wymienionych czynników uzależnisz odstęp od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy motocyklem? Od natężenia ruchu drogowego, od stanu i rodzaju nawierzchni jezdni, od tego, czy droga ma pobocze. I tutaj musimy uzależnić od stanu i rodzaju nawierzchni jezdni, czyli odpowiedź B.
ponieważ siła tarcia powstała między oponą a podłożem podczas ewentualnego hamowania jest mniej efektywna na drodze o złym stanie technicznym na przykład, czy też na przykład na drodze śliskiej. Dlatego jest to właśnie odpowiedź B. No i to było już ostatnie pytanie na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do naszego serwisu ltesty.pl, gdzie znajdziecie całą bazę pytań oraz do naszych aplikacji mobilnych. Dziękujemy.